Tradycje pułku IV ułanów zaniemeńskich sięgały epoki napoleońskiej. Utworzony został przez generała Dąbrowskiego w 1813 roku. Królestwa Polskiego i Powstania Listopadowego. Barwami, habrowo-białe, pułk nawiązywał do IV Pułku Ułanów Królestwa Polskiego z 1830 roku. Pułk został odtworzony po odzyskaniu niepodległości w roku 1918. Działalność bojową rozpoczął na początku stycznia 1919 roku na froncie lwowskim. Po uzupełnieniu braków w Białymstoku i koncentracji w Ostrołęce skierowano go w rejon Mosty Lida. Zająwszy Szczuczyn, jako pierwszy znalazł się za Niemnem, stąd przyjęta później nazwa Zaniemeński. Dalsze walki pułku wiązały się z wyprawą wileńską oraz usuwaniem wojsk niemieckich i litewskich z rejonu Oran. Jednostka odznaczyła się w działaniach ofensywnych na Białorusi dobrym opanowaniem kawaleryjskiego rzemiosła. Później, w czasie kontrofensywy wojsk sowieckich rozpoczętej w lipcu 1920 roku, pułk wykazywał niezwykłe opanowanie i cofając się, potrafił w kontruderzeniach zadać przeciwnikowi poważne straty. Stoczył wtedy m.in. boje pod Grebionką, Sielcem i Konstantynowem. Dopiero zmiana sytuacji po 15 sierpnia pozwoliła jednostce przejść do natarcia, które następnie przekształciło się w pościg. Pułk ponownie przekroczył Niemen w Druskiennikach. Osiągnąwszy Berezynę, wystawił placówki, które po zawieszeniu broni dozorowały rzekę w rejonie Dokrzyc, aż do zawarcia traktatu ryskiego 18 marca 1921 roku. W okresie międzywojennym pułk IV Ułanów Zaniemeńskich stacjonował w Wilnie. Święto pułku obchodzono 9 lipca w rocznicę największego zwycięstwa – rozbicia trzech pułków sowieckiej piechoty pod Grebionką. W 1939 roku pułk walczył m.in. 8 września z niemieckimi wojskami pancernymi w Lasach Kozienickich i 9 września w obronie Przedmościa pod Maciejowicami. 20 września opanował miejscowość Cześniki, a 21 nacierał na Komarów. Wojnę zakończył 27 września w okolicach Medyki, gdzie złożył broń, uzyskując od Niemców honorową kapitulację. Fundacja Oddział Kawalerii Ochotniczej imienia Pułku IV Ułanów Zaniemeńskich została założona w listopadzie 2012 roku. Organizacja ta spięła wszystkie dotychczasowe jednostki kontynuujące tradycję Błękitnego Pułku. Tradycję czwartaków kontynuuujemy od 26 sierpnia 1981 roku. Barwy pułkowe zostały oficjalnie nadane drużynie harcerskiej, z której wywodzi się nasz oddział, przez koło pułkowe w dniu święta pułkowego 9 lipca 1988 roku w Warszawie. Od tego momentu jesteśmy członkami koła pułkowego, aktywnie uczestnicząc w jego pracach i działaniach. Od 1992 roku posiadamy prawo nadane przez oficerów pułku do przyznawania znaku pułku. Obecnie przewodniczącym kapituły znaku pułku jest dowódca 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim, która to jednostka przejęła tradycję Pułku IV Ułanów Zaniemeńskich. Bierzemy udział w rekonstrukcjach historycznych i uroczystościach patriotycznych. Gromadzimy pamiątki i opiekujemy się miejscami pamięci związanymi z pułkiem. Organizujemy pokazy kawaleryjskie i lekcje żywej historii. W tym roku mieliśmy być w waszym pięknym Bulkowie z pokazem musztry konnej, by wspólnie uczcić pamięć poległych ułanów, a w szczególności Stanisława Liszewskiego, który oddał swoje życie w obronie ojczyzny w 1920 roku podczas walki z bolszewikami. Nie możemy być osobiście, dlatego został przygotowany ten film. Wszystkim mieszkańcom gminy Bulkowo przesyłamy ułańskie pozdrowienia.